escape? This is gonna be close. Pilots. You are the Empire's strength. We do not accept defeat. Hej, hej. Miałem okazję niedawno zagrać sobie przedpremierowo niejako w grę Star Wars Squadrons. Oczywiście demo gry Star Wars Squadrons tam mocno ograniczone, to nie była pełna gra. I no, mogę wam coś na ten temat powiedzieć. Także myślę, że ten materiał będzie dosyć długi, bo, no, bo to jest jednak gra Star Warsowa. Ja gry Star Warsowe, znaczy ja lubię bardzo gry i lubię Star Warsy, w związku z tym gry Star Warsowe to jest właśnie to, co tygrysy lubią najbardziej. A że nie wychodzi tych gier aż tak bardzo dużo ostatnimi czasy, no to właśnie każda taka gra jest dla mnie wydarzeniem. Także prosiłem was na karcie społeczność na YouTubie i na Instagramie, żebyście zadawali pytania, ponieważ no ja szczerze mówiąc, no nie wiem, no nie chcę robić recenzji gry po tam chwili, którą w tą grę grałem, posłuchałem czy porozmawiałem też trochę z deweloperami. Więc tak jak mówię, no nie chcę recenzować tej gry, no bo to nie jest recenzja. Moje pierwsze wrażenia też tutaj są, myślę, mniej istotne, ale chciałbym, znaczy moje pierwsze wrażenia i moje tam myśli na temat tej gry to pewnie gdzieś tam nagram w przyszłości. Natomiast chciałbym jako taki pierwszy materiał po prostu odpowiedzieć na wasze pytania, bo z tego co widziałem, na sporo pytań jestem w stanie odpowiedzieć. Tak jak mówię, prosiłem was na karcie społeczność i na Instagramie o zadawanie pytań odnośnie tej gry. W związku z tym, no właśnie, postaram się na nie teraz odpowiedzieć. Przepraszam, jeśli będzie lekki chaos, bo, no bo właśnie to jest taki materiał mega na bieżąco, taki nieszczególnie jakoś tam oskryptowany i tak dalej. Za mną w tle będą się pojawiały jakieś fragmenty rozgrywki. I teraz uwaga, to są fragmenty rozgrywki moje własne, w sensie ja je sam nagrałem podczas gry. Teraz mówię, odpowiem na kilka pytań dotyczących single playera, natomiast nie będę mógł wam pokazać ani fragmentu tego single playera, niestety jeszcze. Myślę, żeby nie spoilerować, takie jest obostrzenie, więc no co, no to jedziemy. Najpierw zacznę od pytań z Instagrama, zacznę je czytać. Będę czytał pytanie, bo tutaj z Instagrama to jakby ich nie wrzucę tutaj tekstem, natomiast te z YouTube'a, które będą, to już będę wrzucał tak jak w Zapytaj Jodę. Jasiu 5000 zapytał, czy będzie jakaś fabuła? Tak, będzie jakaś fabuła. Fabuła, która będzie opowiadała o dwóch stronach konfliktu, pilocie Imperium, czy pozostałości Imperium, bo no to za chwilę dojdziemy do tego, kiedy się dzieje akcja, i pilocie rebelii, tak? I to będzie jakaś fabuła, natomiast tutaj od razu już powiem na wstępie, że to jest gra, która najwyraźniej jest skoncentrowana na multiplayerze, więc ten singiel to raczej należy traktować tak jako taki, no powiedzmy, fabularyzowany, rozbudowany samouczek, a nie coś, dlaczego się kupuje tą grę. To tak jak Battlefronta 2, no nie kupujesz dla singla, no niestety. Ile ta gra będzie kosztować? Już ci mówię, ta gra jest klasyfikowana jako, że tak powiem, mniejsza gra w uniwersum Star Wars i ona na premierę nie będzie miała pełnej ceny gry premierowej, czyli to nie będzie tak, że kosztuje tam 260 zł, tylko na premierę, z tego co widzę w tej chwili, będzie kosztowała około 150 zł na premierę na konsolę i na peceta. Kiedy premiera? Zapytał Stasio Dob. Stasiu, premiera będzie 2 października 2020 roku, czyli wbrew pozorom już całkiem niedługo. Czy ujrzymy tam postacie z oryginalnej trylogii? To jest pytanie od Itarekon. Czy ujrzymy tam postacie z oryginalnej trylogii, na przykład Luke Skywalker, Wedge Antilles? I tak, i nie. Zobaczymy postacie z trylogii. Będzie, zdaje się, Akbar. Natomiast no, nie jestem w stanie po tym fragmencie
po tym fragmencie rozgrywki, który widziałem, powiedzieć ci, jakie postacie dokładnie wrócą. Z trailera wiemy, że będzie Wedge, tak, bo widzieliśmy go w trailerze. Widzieliśmy również, że będzie Hera, tak, to też wiemy z trailera już wcześniej. Ja widziałem jeszcze, i to uwaga, no, mam nadzieję, że nie uznacie, choć nie, no to żaden spoiler. Będzie Rey Sloan, czyli ta dowódczyni Imperium z nowego kanonu. To oczywiście w trybie fabularnym, tak? Kiedy premiera już powiedziałem. Czy historia z fabuły, to Łukasz zapytał, Łukasz Pazula zapytał, czy historia z fabuły będzie kanoniczna. Tak, historia z fabuły będzie kanoniczna, podobnie jak w przypadku Battlefronta 2. Ta historia rozszerza nam uniwersum Star Wars. Ile będzie kosztować, to już powiedziałem. Czy będą jakieś częste aktualizacje zawartości, jak w Battlefront 2? I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ z tego, co mówią twórcy, nie będzie. Oni chcą, znaczy będą aktualizacje pewnie jakieś poprawiające balans, czy tam poprawiające bugi w grze i tak dalej. Natomiast z tego co mówili deweloperzy, i mówili to absolutnie otwarcie, tutaj nie owijając w bawełnę, to jest gra, która ma być zamknięta. W sensie nawet użyto takiego określenia, że to jest gra robiona na taką modłę trochę staroszkolną, czyli kupujesz grę i masz grę, nie? W sensie od początku do końca. Jakby gotową, a nie, że potem się pojawiają jakieś update'y, DLC i tak dalej, i tak dalej. I to jest gra, to może za chwilę. Czyli wygląda na to, że w tej grze aktualizacji nie będzie. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą powiedział szef studia, że no oczywiście nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, tak? Że może coś... Natomiast no nie planują absolutnie, więc tak między nami mówiąc zakładam, że nie będzie. Może będzie tak, że wydadzą za rok albo za dwa lata kolejną, jeśli ta się dobrze sprzeda, wydadzą kolejną, nie wiem, z bitwami w czasach wojen klonów, na przykład z lataniem myśliwcami w czasach wojen klonów. Tak, coś takiego. Natomiast na dzień dzisiejszy założenie jest takie, że Star Wars Squadrons jest grą zamkniętą, skończoną, którą kupujesz i jakby koniec, nie? Czy w tej grze będzie można na przykład zniszczyć Gwiazdy Śmierci? Wydaje mi, nie widziałem, wydaje mi się, że nie, dlatego że fabuła myślę, że nie będzie na to pozwalała, natomiast będzie trochę niszczenia dużych jednostek jakby różnych stron konfliktu. Czy będzie Darth Vader w Squadrons? Tego też nie wiem, bo tej części kampanii single player nie widziałem. Oskar Leszek zapytał, kiedy dokładnie dzieje się akcja? Akcja dzieje się w czasie galaktycznej wojny domowej, generalnie po epizodzie 6, po bitwie o Endor. Jak myślisz, czy TIE Fightery będą miały... To Jake Strzelczyk pyta. Jak myślisz, czy TIE Fightery będą miały tarcze, czy tak jak w kanonie nie będą miały? No i tu już wiem, że statki są odwzorowane generalnie kanoniczne, czyli na przykład X-Wing ma tarcze, natomiast TIE Fighter nie ma tarczy, więc co może tak śmiesznie zabrzmi, pilotowanie TIE Fightera jest łatwiejsze, bo to do tego wrócę za chwilę, bo jakby masz taką możliwość przekierowywania mocy z systemów statku, tak? Możesz przekierować z działek do silników i wtedy masz przyspieszenie. Możesz też przekierować do osłon i wtedy masz mocniejsze osłony. Możesz też przekierować do działek i wtedy wolniej lecisz, masz gorsze osłony, ale za to działka bardziej powerne. Więc rzeczywiście w przypadku TIE Fightera masz tylko dwie opcje, tak? Silniki, działka. Natomiast w przypadku TIE Fightera masz silniki, działka, osłony. Miki Kamip pyta, czy będzie dodatek z prequeli. Nie, nie będzie. Tak jak powiedziałem, gra ma stanowić zamkniętą całość. Dotyczy tylko walk rebelii kontra Imperium. Czy fabuła w grze będzie kanoniczna? To powiedziałem, że tak.
Od ilu lat będzie Aleksandry 1 pyta, od ilu lat będzie można w nią pograć? Ja myślę, że tu nie ma ograniczeń, w sensie jakby nie widzę tutaj, czy w tym co widziałem nie było żadnej, nie wiem, brutalności, przekleństw i tak dalej, więc zakładam, że tak jak Battlefront 2, tam od 13 lat chyba ta gra będzie miała PEGI 13, natomiast zakładam, że nie widzę tutaj powodów, dla których miałaby mieć jakieś ograniczenie wiekowe. Na ile skomplikowany jest system latania? Wiesz co, ciężko mi określić, bo grałem zaledwie kilka godzin w tą grę. Lata się zupełnie inaczej niż w Battlefroncie 2, o tym też za chwilę powiem. Lata się zupełnie inaczej niż w Battlefroncie 2, natomiast też jakby to sterowanie statkiem jest inne. Statek ma jakby inną fizykę. Też w zależności od tego, czy siedzisz, nie wiem, w bombowcu, czy w A-wingu, masz wrażenie, że ten statek ma inną masę, więc to sterowanie jest troszkę inne. No musisz cały czas jednak pilnować tego przekierowywania mocy, tak? Bo na przykład chcesz przed kimś uciec, no to musisz sobie przerzucić moc na silniki, nie? Więc jakby... No ale nie wiem, czy to jest trudniejsze granie, tak? Bo to jak pogram, prawda, w to kilka godzin albo kilkanaście godzin, tak jak Battlefronta i więcej, no to już jakby będę miał to opanowane dosyć mocno. Jakie planety, Mati Gasek pyta, jakie planety będziemy mogli odwiedzić w kampanii, tudzież w kampaniach? Nic nie wiem o planetach, w sensie są miejsca, ponieważ, i to deweloperzy powiedzieli, nie będzie latania nad planetami czy nad powierzchnią planet, tak jak w starych grach, nie wiem, Rogue Squadron na przykład. Nie, wszystko dzieje się w przestrzeni. Oczywiście jakby widać, że jest, nie wiem, to na trailerze też widać, mapka w okolicy tam Yavina, tak, systemu Yavina, ale no nie latamy w jakichś tam obłokach, mgławicach i tak dalej, przy jakimś polu asteroid, przy jakiejś stacji, nie wiem, górniczej, tak, takiej kosmicznej stacji górniczej, natomiast no nie nad planetami, nie ma planet. Miłosz TV Official 23 pyta i to jest bardzo fajne pytanie. Jak długa będzie kampania? Zadałem to pytanie deweloperom i nie uzyskałem odpowiedzi wprost. Odpowiedź była taka, no to zależy od wielu czynników, między innymi od twojego sposobu grania i od tego, czy będziesz chciał powtarzać misje, bo niektóre misje będzie, bo misje fabularne będzie można powtarzać w zależności od tego, jaki chcesz jakby wymaksować wynik. No, więc dla mnie, ponieważ się nie chwalą tym, nie mówią wprost, że to kampania na 15 godzin albo kampania na 20 godzin, więc zakładam, że niestety, tak jak w Battlefroncie 2, będzie to kampania raczej krótka. Nie wiem ile godzin, ale przygotujmy się psychicznie na to, że to będzie krótka kampania. Czy będzie podobne do Battlefronta? Wiesz co, pozwolę sobie później, chociaż może nie, De Pawcio pyta, czy będzie podobne do Battlefronta. O tym chcę opowiedzieć trochę dłużej, bo to jest według mnie skomplikowana sprawa. Więc pozwolę sobie to zostawić na później. Czy będzie można modyfikować myśliwiec, pyta Szymbron. Tak, będzie można modyfikować myśliwiec, będzie można sobie, nie wiem, wstawić figurkę Ewoka do kokpitu i główka tego Ewoka się będzie kiwać w zależności od tego, wiesz, w którą stronę przyspieszenie działa. Będzie można zmienić sobie malowanie, natomiast tego malowania nie ma dużo, zresztą to już mogę pokazać, więc jest wstawione, albo było przed chwilą wstawione gdzieś tam za mną, leci te panele modyfikacji myśliwców, więc można tam przemalować, jest kilka rodzajów malowania. No właśnie. Czy gra Asia Cewiklińska pyta, czy gra będzie multiplatformowa? Tak, będzie multiplatformowa, będzie miała, wyjdzie na Xboxa One, PlayStation 4, PC-ty, wyjdzie też na PSVR. I w przyszłości, dzięki no, wstecznej kompatybilności, będzie działać, z tego co powiedzieli deweloperzy, jeśli ja ich dobrze zrozumiałem, będzie działać też na PS5 i na Xboxie Series X. Więc wszystko mamy obstawione.
Okej, okay, z Instagrama to chyba tyle. To teraz przeskoczę szybciutko do pytań YouTube'owych. Pozwolę sobie przeskoczyć do pytań YouTube'owych. O kurczę, ale ja ich tu nazbierałem, tych pytań. Mam nadzieję, czy pewnie się niektóre będą powtarzały. Czy będzie, Wiktor pyta, czy będzie coś z okresu Wojen Klonów? Nie, nie będzie i to jest potwierdzone. Tylko czasy starcia rebelii z Imperium. Jak ktoś ma Battlefronta, to musi za tą grę zapłacić. Tak, musi, ponieważ to jest zupełnie inna gra. Tańsza niż Battlefront. Ta gra na premierę jest, tak jak mówiłem, tańsza niż Battlefront na premierę. No co nie zmienia faktu, że to jest osobna gra, no i za osobną grę trzeba zapłacić. No, sorry. Taki life. Czy ta gra nie będzie zbudowana na podstawie zwykłej kalki trybu latania statkami znanego w BF2? Nie wydaje się, że jest to kalka trybu tam rozbudowana do osobnej gry, bo jednak sterowanie statkami jest inne. No widzimy z wewnątrz pojazdu te statki, czyli cały kokpit mamy odwzorowany i to odwzorowane naprawdę fajnie. Mamy właśnie zupełnie inna fizyka jest tych statków, zupełnie inne sterowanie. Jakby level skomplikowania tego latania jest też inny. Natomiast, i to jest właśnie też na Instagramie było to pytanie, natomiast widać, i to mówię jakby z tego co widziałem, widać, że no, gra oczywiście działa na Frostbite, na silniku Frostbite, i że wykorzystane są asety, czyli modele między innymi z Battlefronta. Czyli na przykład, nie wiem, no, niszczyciel gwiezdny wygląda tak samo. Znaczy, ja wiem, teraz to możemy się kłócić, bo trudno, żeby wyglądał inaczej, nie? Jak niszczyciel gwiezdny tak wygląda. No, ale wiecie, o co mi chodzi. Jakieś tam wieżyczki, jakieś tam, nie wiem, X-Wingi z zewnątrz. No to wygląda naprawdę jak przeniesione z Battlefronta. 1:1. Jakieś tam korwety są koreliańskie, tak? Naprawdę, no modele wzięte z Battlefronta 2 i tyle, ale to nie jest nic złego, no bo jakby są asety i można je w innej grze wykorzystywać. Natomiast no to też pokazuje pewien fakt taki, że to jest właśnie mniejsza gra, że to jest gra taka niżej budżetowa, a nie taki AAA całkowity. Natomiast jakby sam, użyję tego brzydkiego słowa, sam feeling sterowania, latania jest inny niż w tym trybie myśliwskim z Battlefronta, to zdecydowanie. Czy będą jakieś skiny do statków, nie wiem, na przykład szturmowiec ulepszonej wersji? No skiny do statków są, gdzieś tam pewnie albo leciało, albo leci za mną pokaz, jak wygląda taka optymalizacja statku. Ja tam się trochę bawiłem. Można sobie, nie wiem, można zrobić TIE Fightera, coś tam zapamiętałem. TIE Fighter z Mustafar, nie? Że jest taki cały pordzewiały, przykryty pyłem. No, jakieś tam fajne historie są do tego dopowiedziane. Natomiast co bardzo istotne i co myślę jest pewnym ostrzeżeniem, to nie jest tak, że tych malowań jest, nie wiem, milion, tak? Jest kilka w porywach do kilkunastu do wyboru. Także to nie jest tak, że tam godzinami siedzisz nad modyfikacją wizualną tych swoich statków. Czy gra będzie kanoniczna? To pytanie już było. Tak, single player jest kanoniczny. Czy zawsze podczas lotu będzie kamerka z pierwszej osoby? Tak i nie ma opcji przełączania się na trzecią osobę. To ta gra ma ambicje być takim symulatorem lotu. Nie? Czyli no, nie widzisz samolotu jakby za ogona, nie? Wiadomo. Czy ja grając na PC będę mógł grać z kolegą, który gra na konsoli PlayStation 4? Tak, i twórcy podczas tego pokazu bardzo mocno to cisnęli, że jest na przykład wbudowany w grę czat i to zarówno tekstowy, jak i głosowy. Tak, bardzo naciskali. Ja akurat z tego nie korzystałem, bo chciałem sobie pozgrywać jakby dobrej jakości gameplay, tak, a nie żeby było gadanie. Natomiast no, jest położony nacisk na to, żeby się komunikować w drużynie. I to nacisk, powiedziałbym, bardzo duży. I tak jak mówię, jest czat tekstowy, no ale z oczywistych względów
z oczywistych względów no, pecetowcy mają łatwiej, no bo wpisują na klawiaturze jakieś tam komunikaty, a konsolowcy no to jakby też mają dostęp do klawiatury, tylko wiecie, w czasie lotu wpisać na padzie jakieś dłuższe zdanie, no to jest problem. Jest system pingów, czyli że mogę przycelować na przykład w przeciwny myśliwiec, nacisnąć jeden przycisk i jakby wysłać do wszystkich moich współdrużynowców, tak, wysłać informację o tym, atakujcie tego. Tak, czyli takie, poza tym, że jest umożliwiony komunikat, komunikacja głosowa, to jest umożliwiona również taka uproszczona komunikacja takimi właśnie pingami, nie? I to wszystko jest multiplatformowe. Co więcej, to pytanie tutaj nie padło, ale też o tym opowiem, bo to jest fajne. Jest również opcja grania na PlayStation VR i zdaje się na PC-cie z hełmem VR. Nie? I to już w ogóle podejrzewam, że to byłby odjazd zupełny, nie? Bo wyobraźcie sobie, bo jest możliwość, tego nie testowałem, ale będzie możliwość podpięcia sobie tak zwanego HOTAS, czyli wiecie, joystick, przepustnica, pedały jak w samolocie, nie? Hełm VR i po prostu lecimy X-Wingiem, nie? Takie uczucie, natomiast no podejrzewam, że to jest opcja, która będzie dostępna dla garstki ludzi, nie? Ale takie jakby, ta gra, i to też było wielokrotnie podkreślane, ma zapędy na bycie symulatorem. Na ile godzin około będzie kampania? Tak jak mówiłem, deweloperzy wyminęli moje pytanie na ten temat i powiedzieli, że to zależy od twojego stylu gry, że to zależy od tego, ile razy będziesz chciał przechodzić, i nie powiedzieli wprost, na ile godzin, czyli należy to rozumieć w ten sposób, że będzie krótka. Ile gra będzie ważyć na Xboxie One? Demo, które grałem do pobrania, to było ponad 17 GB. I no nie wiem, jak dużo tam było finalnego kontentu, natomiast no należy się spodziewać, że pełna wersja gry będzie ważyła więcej niż 17 giga. Kampania singlowa jest ciekawa, czy taki przydługi tutorial jak w BF2? I druga rzecz, jak bardzo zróżnicowane są mapy? To zacznę od tej drugiej rzeczy. Map jest 6. I teraz w zależności od trybu, no to są jakby te same mapy, tylko są udostępnione różne strefy tych map, albo mapa w wersji większej, albo w wersji mniejszej, wiecie, tak jak było w, czy tak jak jest, to głównie było widać w Battlefroncie tym z 2015 roku, że na przykład mały tryb, że ten mały tryb, że te małe tryby walki są jakby na mniejszej części mapy, a cała mapa jest udostępniona na przykład w Supremacji, i tutaj też tak będzie, 6 map, tyle powiedzieli deweloperzy, że tyle jest. I czy kampania singlowa jest ciekawa, czy taki przydługi tutorial jak w BF2? Wiesz co, ja grałem w zasadzie tylko tutorial z kampanii singleplayerowej. I to było no, takie nauka o obsługi tam strzelania i tak dalej. Gdzieś tam jakaś, powiedzmy, fabuła się zaczynała zacieśniać. Natomiast czy to było ciekawe? Za mało widziałem, żeby ci powiedzieć, czy to było ciekawe, czy nie. Ale no, to też nie jest tak, że to prawda od pierwszej minuty wciska, nie? Że wow, muszę. Ale no, za mało widziałem. Kiedy demo? Tego nie wiadomo, czy będzie jakaś otwarta beta, czy będzie jakaś zamknięta beta, tego niestety nie wiem. Może w sierpniu, jeśli miałbym strzelać gdzieś, ale nie wiem tego. Czy w grze dostępne będą wszystkie maszyny latające z Gwiezdnych Wojen? Nie. Będzie dostępne 8 maszyn i to jest tak, po stronie Rebelii to jest U-Wing jako myśliwiec taki pościgowy, X-Wing oczywiście jako taki podstawowy myśliwiec, Y-Wing jako bombowiec i U-Wing jako taki jednostka wsparcia. I tak samo jest po stronie Imperium. Mamy interceptora jako myśliwiec przechwytujący, mamy normalnego TIE Fightera jako normalny myśliwiec,
mamy TIE Bombera jako bombowiec i mamy myśliwiec, czy taki statek wsparcia, który nie pamiętam jak się nazywa, ale gdzieś go tam pewnie w tle zobaczycie, bo ja nim trochę latałem, bo oczywiście tak jak w Battlefieldzie gram wsparciem, to tutaj też gram wsparciem. Ciekawi mnie, czy będzie tryb fabularny Rebelii, osobna część, jak i Imperium Galaktycznego. Podkreślam jeszcze raz, mało widziałem tutoriala, znaczy kampanii singleplayerowej. Natomiast to jest tak, że to się przeplata. Mamy pilota po stronie Imperium i mamy pilota jakby też swojego, stworzoną postać po stronie Rebelii. I te pierwsze misje wyglądały tak, że tam lecimy po stronie Imperium, lecimy za naszym dowódcą do jakiejś tam właśnie kopalni, jakiejś tam jednostki górniczej w asteroidzie. Tam szukamy statku, na którym ukrywają się uchodźcy, skanujemy te statki, nagle zostajemy zaatakowani, więc walczymy, wlatujemy w głąb asteroidy i tam okazuje się, i tam jest pierwszy zwrot akcji, nasz dowódca nas zdradza i odlatuje razem z rebeliantami. Ty jako pilot Imperium zdążasz tylko nadać sygnał, że prosimy o wsparcie, trzeba odciąć uciekinierów. Przylatują krążowniki imperialne i w tym momencie jest przeskoczenie akcji, przeskakujemy do Rebelii i tam jakby po też krótkim tutorialu, jak się obsługuje X-Winga, wychodzimy z nadprzestrzeni w jakby za tymi krążownikami, nie? Czyli jakby i musimy pomóc imperialnemu zdrajcy przedostać się na stronę Rebelii, który ucieka TIE Fighterem. Tak, ten i to jest ten dowódca Imperium, którego widzieliśmy w poprzedniej misji. Więc należy założyć, że czyli jakby pierwszą część widzimy po stronie Imperium, natomiast dalszą część misji widzimy po stronie Imperium, po stronie Rebelii, tak jakby. Więc zakładam, że te misje też się będą przeplatać. To nie będzie tak, że mamy osobną kampanię dla Imperium, osobną dla Rebelii, tylko właśnie te misje się będą przeplatać i no i w ten sposób jakby poznamy historię, bo wygląda na to, że historia jest jedna do opowiedzenia. Jakie znane już postacie z uniwersum pojawią się w singlowej kampanii? No to tak jak mówiłem wcześniej, poza oczywiście widzianymi na trailerach Wedge'em i Herą, to widziałem jeszcze Rey Sloane, tak, którą możecie kojarzyć z książek. Czy w późniejszych aktualizacjach dodadzą różne ery, takie jak w BF2 i statki z tymi erami związane? No tak jak mówiłem, nie będzie kontentowych aktualizacji, nie są planowane. Gra, którą kupujesz teraz, jest zamknięta, skończona i koniec. I jedyne aktualizacje, jakie są planowane, no to jakiś tam balans czy coś. Natomiast oczywiście podkreślam jeszcze raz, deweloperzy mówili, że no nie wiadomo, co przyszłość przyniesie, ale no nie mają w planach absolutnie nic, żadnych takich update'ów z treścią. No to już prawie pół godziny gadam, kurczę. Czy będzie można grać na dzielonym ekranie? Nie, nie będzie można, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Gra jest, albo grasz kampanię singlową, albo grasz multiplayera. Czy będzie friendly fire? Z tego co widziałem, nie ma friendly fire. Nie widziałem też w opcjach, żeby można było to włączyć. Przez przypadek tam raz się pomyliłem i zacząłem strzelać do swoich, tylko słyszałem w głośnikach, że uważaj, jesteśmy po twojej stronie, ale jakby nie widziałem, żebym zadawał jakiś damage znajomym. Głupie pytanie, co z mikropłatnościami? To nie jest głupie pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jeśli tutaj zwróciliście uwagę na materiały za mną, pojawiają się takie upgrade'y do myśliwców, do których potrzeba, żeby je odblokować, potrzeba jakąś czerwoną skrzyneczkę. Deweloperzy mówią, że nie będzie mikropłatności, natomiast no pytanie, za co się zdobywa te czerwone skrzyneczki, tego ja nie wiem. Może to jest za postępy fabularne w misji się je dostaje. Nie wiem. Natomiast no nie wygląda, żeby miały być jakieś mikropłatności, ale diabli wiedzą. Diabeł tkwi w szczegółach. Aha. Jak będzie wyglądało to planowanie przed rozgrywką? To jest bardzo dobre pytanie, bo na początku, kiedy wybierzemy tryb, oczywiście gry, trybów nie ma dużo, bo całe dwa,
Trafiamy, możemy tam wybrać swój myśliwiec, ewentualnie zmienić wyposażenie tego naszego myśliwca i trafiamy do tak zwanego briefing roomu. I w tym briefing roomie, jak już wszyscy potwierdzą gotowość, jesteśmy, zanim gra wystartuje, nie wiem, może to kwestia matchmakingu na testach tyle trwała, natomiast w tym briefing roomie w zasadzie nasz zespół może być tak długo jak potrzeba, no póki wszyscy nie klikną ready i wtedy już działa czat głosowy. Nie, więc zakładam, że to jest jakby wizualnie to wygląda tak, że wszyscy stoją przy takim stole, nie? W jakiejś tam hali odpraw. Zresztą to też będzie widać za mną. I w tym czasie mogą sobie na słuchawkach pogadać, tak? Co planują, jaki statek biorą, jaka jest ich strategia i tak dalej. Ale no to właśnie przy założeniu, że mamy jakąś ekipę do grania, a nie gramy z randomami. I to tyle. Jeśli macie jakieś kolejne pytania co do gry, jeśli będę w stanie na nie odpowiedzieć, to zadawajcie pod tym filmem już te pytania. Może o czymś jeszcze nie pomyślałem, żeby wam powiedzieć. Postaram się jeszcze nagrać jakiś dodatkowy materiał z taką moją opinią o tym demku, którą widziałem. Natomiast no muszę sobie to troszkę ułożyć w głowie, bo to jakby bardzo na gorąco jest nagrywane i taki trochę chaos. Także przepraszam, jeśli ten film jest za długi, ale mam nadzieję, że rozwiałem wasze tutaj wątpliwości. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o Instagramie, pamiętajcie o Discordzie Biblioteki Osus, pamiętajcie o grupie Rycerze Osusa na Facebooku. I co? No i zbieramy chyba składy już do latania w Star Wars Squadrons. Dziękuję również Electronic Arts za umożliwienie mi tych przedpremierowych testów i poznania gry. Ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Pa, pa.